ogłoszenia, reklamy albo oferty. To podstawowe sposoby informowania konsumentów o oknach i montażu. Zawarte w nich opisy powinny być pełne, jasne i zrozumiałe. Czy takie są w rzeczywistości? Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Błaszczyk i witam wszystkich w wideoporadniku Oknorada. W chwili zawarcia umowy okna i usługi będące przedmiotem zakupu jeszcze nie istnieją. Zawierając umowę, konsument kupuje wyobrażenie okien i montażu, wykreowane w jego głowie przez informacje sprzedawcy. O tym, czy gotowy produkt albo usługa będzie zgodna z tym wyobrażeniem i jego oczekiwaniami, przekona się dopiero w przyszłości. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy, najpierw do nabywcy dotrze informacja i oferta na okna. Najczęściej jest to wydruk z programu kalkulacyjnego producenta wyrobu, który zawiera schematy rysunkowe oraz opisy w postaci mnóstwa liczb, nazw i symboli. Ani ten opis pełny, ani jasny. Przeciętny konsument zrozumie z tego tyle, co z chińskiego rozkładu jazdy. Czy można opisać okno w ofercie w inny sposób? Spróbujmy. Wybrałem do tego produkt nowy i jeszcze mało znany. Energeton Neo to rodzina jedno- i dwurzędowych okien oraz drzwi balkonowych, uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu, otwieranych do wewnątrz albo przesuwnych, przeznaczonych do zamontowania w pionowych otworach ściennych. Konstrukcje okien Energeton Neo przeznaczone są do stosowania we wznoszonych lub modernizowanych budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych. Przewidywany zakres zastosowania to pomieszczenia ogrzewane, w których przyjmuje się temperatury obliczeniowe od plus 5 do plus 24 stopni Celsjusza oraz wszystkie kategorie pomieszczeń nieogrzewanych w budynkach niskich, średnio wysokich, wysokich i wysokościowych. Prawidłowy montaż należy prowadzić w przygotowanych otworach ściennych, ścian konstrukcyjnych wykonanych z pustaków, silikatów, betonu, betonu komórkowego albo o ścieżach ram szkieletowych z drewna lub stali. Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z artykułem 10 ustawy Prawo budowlane i oznakowany znakiem CE. Okna i drzwi balkonowe Energeton Neo posiadają właściwości użytkowe umożliwiające spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego. Poziomy, klasy, wartości deklarowanych właściwości użytkowych ustalono w oparciu o wyniki wstępnych badań typu wyrobu przeprowadzonych przez notyfikowane laboratoria badawcze i potwierdzonych odpowiednimi świadectwami. Przykładowa informacja o właściwościach użytkowych jednoskrzydłowej konstrukcji okiennej Energeton Neo to odporność na obciążenie wiatrem klasa C4, przepuszczalność powietrza klasa 4, w tym przepuszczalność całkowita powietrza V100 zmierzona przy ciśnieniu 100 paskali 2 m sześcienne na godzinę. Przepuszczalność odniesienia Q100L 43 m sześciennego na godzinę na metr linii stykowej. Przepuszczalność odniesienia Q100S 1,43 m sześciennego na godzinę na metr kwadratowy. Przenikalność cieplna 76 W na metr kwadratowy Kelvin. Wodoszczelność klasa E750. Wytrzymałość mechaniczna klasa 4. W tym wytrzymałość na obciążenia pionowe 800 N i wytrzymałość na skręcanie statyczne 350 N. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa 3, 20 000 cykli. Siły operacyjne klasa 1, 100 N. Izolacyjność akustyczna właściwa RA 28 dB i izolacyjność akustyczna właściwa RA1 32 dB. Całkowity współczynnik przenikania energii G 50%. Współczynnik przenikania światła LT 76%. Przedstawione poziomy właściwości użytkowych wskazują, że okno Energeton Neo to konstrukcja sztywna. Klasa C4
odporności na obciążenia wiatrem oznacza, że poziom ugincia czołowego względnego o 1/300 długości elementu wystąpi przy prędkości 182 km na godzinę. Sztywność konstrukcji umożliwia wykorzystanie okna na budowie zlokalizowanej w każdej z trzech stref obciążenia wiatrem. Dodatkową weryfikację możliwości stosowania produktu zaleca się w przypadku przewidywanego zastosowania okna w obiektach zlokalizowanych w drugiej strefie obciążenia wiatrem i kategorii terenu 0. Wysoki poziom szczelności na przenikanie powietrza w połączeniu z niskim współczynnikiem przenikania ciepła pozwala klasyfikować okno do grupy produktów energooszczędnych. W Poznaniu łączne szacowane straty energii cieplnej na przewodzeniu i wentylacji w przeciętnych warunkach miesiąca stycznia nie powinny przekroczyć 55 W na godzinę, co odpowiada zużyciu energii przez jedną żarówkę średniej mocy. Całkowita, 100% odporność na przenikanie wody opadowej jest zachowana do ciśnienia 750 paskali, co odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru 125 km na godzinę. Konstrukcja jest łatwa w obsłudze i bezpieczna w użytkowaniu. Wartość sił operacyjnych potrzebnych do poruszenia klamką lub zapoczątkowania ruchu skrzydła nie przekracza 10 kg siła. Po otwarciu skrzydła do kąta 90 stopni, okucia bez problemu przenoszą dodatkowe obciążenia pionowe o wartości do 80 kg siła. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie na poziomie 20 000 cykli pozwala na intensywną eksploatację produktu bez pogorszenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Korzystanie z funkcji ruchu skrzydła dwa razy dziennie, na przykład przy porannym i wieczornym wietrzeniu pomieszczeń, to ponad 25 lat działania bez pogorszenia standardu obsługi, pod warunkiem dokonywania przewidzianej przez producenta okresowej konserwacji i pielęgnacji okuć. Poziom izolacyjności akustycznej pozwala na zastosowanie okna w ścianach konstrukcyjnych, których izolacyjność akustyczna właściwa RA2 wynosi 35 dB, a udział powierzchni przeszklonych dochodzi do 75% powierzchni całej ściany. Ilość energii cieplnej transportowana przez konstrukcję nie prowadzi do nadmiernego przegrzewania pomieszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości światła dziennego. Dla dalszego skutecznego zmniejszenia wartości całkowitego współczynnika energii cieplnej G zaleca się stosowanie zewnętrznych urządzeń przeciwsłonecznych. Ramy ościeżnic i skrzydeł w oknie Energetoneo wykonane są z wielokomorowych kształtowników okiennych z wysoko ekstrudowanego polichlorku winylu. Dla każdej konstrukcji istnieje możliwość wyboru typu powłoki zewnętrznej i wewnętrznej oraz barwy spośród 50 różnych kolorów standardowych i niestandardowych. Głębokość ramy ościeżnicy 76 mm, głębokość złożenia ościeżnicy i skrzydła 93 mm. Szerokość ościeżnicy 73 mm, szerokość skrzydła, szerokość złożenia ościeżnicy i skrzydła 115. Kształtownik ramy ościeżnicy ze stabilną, ekstrudowaną płetwą uszczelnienia środkowego, skrzydło o geometrii dostosowanej do współpracy z uszczelnieniem środkowym, do wyboru również wariant bez uszczelnienia środkowego. Naroża ram ościeżnic i skrzydeł mogą być zgrzewane zarówno w technologii konturowej, jak i standardowej. Wytrzymałość połączenia określa producent wyrobu. Oszklenie okna stanowi dwukomorowa szyba zespolona ze szkła sodowo-wapniowo-przemianowego o współczynniku przenikania UG05 W na metr kwadratowy Kelvin. Pakiet szyby zespolonej wklejany w skrzydło w technologii Bonding Inside. Krawędź szyby o ulepszonych właściwościach cieplnych. Płaszczyzny szyb oddzielone ciepłymi ramkami z tworzywa sztucznego. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem. Stopień wypełnienia powyżej 85%. W oknach instalowanych na elewacjach mocno obciążonych promieniowaniem słonecznym zaleca się zastosowanie szyb wzmacnianych termicznie, hartowanych lub półhartowanych. Uszczelki przylgowe i przyszybowe koekstrudowane, termozgrzewalne z termoplastycznego elastomeru poliestrowego TPEE. Okucia obwiedniowe, punkty ryglowania,
rozmieszczone zgodnie z instrukcją producenta. Okno Energetoneo objęte jest 5-letnią gwarancją jakości udzieloną na podstawie pisemnego oświadczenia gwarancyjnego. Gwarancja obejmuje wszelkie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, które powodują obniżenie poziomów właściwości użytkowych deklarowanych dla konstrukcji okiennej. Niezależnie od udzielonej gwarancji, nabywca może korzystać z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów o braku zgodności towaru z umową. Po takim opisie okno już nie ma większych tajemnic przed nabywcą. Do kompletu brakuje tylko informacji o cenie wyrażonej w wartościach brutto. W podobny sposób można opisać i zaprezentować dowolną konstrukcję okienną, niezależnie od tego, kto i z czego ją wyprodukuje. Na takiej podstawie nabywca może świadomie podjąć decyzję zakupową oraz porównać konkurencyjne oferty, i to na wielu różnych płaszczyznach, wybierając tą lepszą z własnego punktu widzenia. Nie będzie, a przynajmniej nie powinien być też zaskoczony tym, co otrzymał w wyniku wykonania umowy. Taki obszerny opis okna daleko odbiega od dzisiejszego standardu informacyjnego. Część sprzedawców powie teraz: chłopie, puknij się w głowę. Kto ma czas na tworzenie takich opisów? Proszę bardzo, mogę się puknąć. Co nie zmienia faktu, że w nowym reżimie prawnym taki opis okna może być konieczny, ale o tym opowie Andrzej za tydzień w kolejnym odcinku. Na zakończenie bardzo ważne zastrzeżenie. Przedstawiony opis okna Energetoneo to tylko przykład. Zawarte w nim informacje nie dotyczą żadnej konkretnej konstrukcji okiennej wytworzonej przez jakiegokolwiek producenta. Jeżeli w przyszłości będziecie chcieli kupić takie okna, właściwy opis produktu powinniście otrzymać od wybranego sprzedawcy. To on przyjmie na siebie odpowiedzialność za zgodność opisu ze stanem faktycznym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Oknorada. Jeżeli macie pytania, kierujcie je na adres oknorada@oknotest.pl. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.